Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus na wieki wieków. Amen. Pragniemy odprawić nabożeństwo Drogi Krzyżowej, także nasze uczestnictwo poprzez internet, poprzez wspólne rozważania jest przeżytym w pełni nabożeństwem Drogi Krzyżowej. Zachęcamy Was, bracia i siostry, do takiej formy modlitwy, bo wiemy, jakie są czasy wyjątkowe. Niech i ta Droga Krzyżowa będzie ofiarowana w intencji zaprzestania działania choroby, wirusa. Niech nasze także wszelkie intencje, wyrzeczenia, posty będą ofiarowane w tej intencji. Prośmy we wspólnej modlitwie Boga. Chcemy dzisiejsze rozważania oprzeć na słowach świętego Ojca Pio. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Stacja pierwsza. Pan Jezus na śmierć skazany. Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Usiłuj postępować zawsze zgodnie z wolą Boga. W każdym przypadku i nie lękaj się. Ta zgodność jest pewną drogą, aby pójść do nieba. Kto zaczyna kochać, ten powinien być przygotowany na przyjęcie cierpienia. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja druga. Pan Jezus bierze krzyż na swoje ramiona. Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Jezus wybrał krzyż na swój sztandar, więc chce, by wszyscy Jego naśladowcy wstąpili na ścieżkę prowadzącą na Kalwarię, by nieśli krzyż i ponieśli śmierć rozciągnięci na nim. Jedynie w ten sposób osiągamy zbawienie. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja trzecia. Pan Jezus upada po raz pierwszy pod krzyżem. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż Twój sięgę swoją świat odkupić raczył. Krzyż Cię nigdy nie przygniecie. Jego ciężar może Tobą zachwiać, lecz Jego moc Cię podtrzyma. Chrystus do końca niósł swój krzyż. Idź Jego śladami. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja czwarta. Pan Jezus spotyka swoją matkę. Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Musimy czynić wielki wysiłek, podobnie jak wiele wybranych dusz, aby naśladować niezmiennie tę błogosławioną kobietę, aby iść blisko niej, od czasu, gdy nie ma innej drogi życia z wyjątkiem drogi, którą szła nasza Matka. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I Ty, która się współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami. Stacja piąta. Szymon Cyrenejczyk pomaga Jezusowi nieść krzyż. Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Od kiedy Syn Boży zniósł tak wiele cierpień z czystej miłości, nie ma wątpliwości,
że krzyż dźwigany dla Niego staje się tak miły jak miłość, któryś za nas cierpiał rany. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja szósta. Święta Weronika ociera twarz Jezusowi. Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Zawsze bądź wierny Bogu, dotrzymując złożonych Mu obietnic, i nie przejmuj się kpinami głupców. Wiedz, że świat i ludzie światowi zawsze naigrowali się ze świętych. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja siódma. Jezus upada po raz drugi. Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Choćby świat się walił i wszystko pogrążyło się w ciemnościach, w dymie, w zamieszaniu, Bóg jest z nami. Czegoż więc będziemy się bać? Idźmy więc ciągle naprzód, choćby powolnym krokiem. Jak długo mamy dobrą i zdecydowaną wolę, nie możemy inaczej, jak tylko właściwie podążać naszą drogą. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja ósma. Jezus spotyka płaczące niewiasty. Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat oto kupić raczył. To jest niepojęte, jak Jezus może być pocieszony nie tylko przez współczucie dla Jego boleści, ale także wówczas, kiedy znajduje duszę, która z miłości do Niego nie prosi Go o pocieszenie, a jedynie chce być uczestniczką Jego boleści. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja dziewiąta. Jezus upada po raz trzeci. Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Dlaczego masz się martwić o to, czy Pan Jezus chce Cię doprowadzić do Ojczyzny Niebiańskiej przez pustynię, czy też przez urodzajne pola, skoro przez jedne i drugie dochodzi się do szczęśliwej wieczności? Cierpisz. Uwierz jednak również, że Jezus cierpi w Tobie, dla Ciebie i z Tobą. Przyłącza się do Ciebie w swej męce, a Ty, będąc ofiarą, musisz dopełniać braki udręki Jezusa Chrystusa dla dobra swoich braci i sióstr. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja dziesiąta. Jezus zszedł obnażony. Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Nie pragnę niczego innego, jak tylko umrzeć lub kochać Boga.
albo śmierć, albo miłość, ponieważ życie bez miłości jest gorsze od śmierci. Któryś za nas cierpiał ranę, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja 11. Pan Jezus przybity do krzyża. Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Natura sprzeciwia się we mnie temu, co mi mówi rozum. Sprzeciwia się natchnieniom łaski. Tutaj ma początek męczarnia, która mi rozrywa duszę. Czuję, że w tym samym czasie jestem zjednoczony z Bogiem poprzez duszę, poprzez wolę, lecz jednocześnie ciało, natura zawsze jest niezadowolona. Chciałby oderwać się od krzyża, uniknąć spełnienia Bożych zamiarów. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja 12. Pan Jezus umiera na krzyżu. Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Będziesz usprawiedliwiał wszystkich ludzi, kierując się miłością chrześcijańską, mając przed oczyma przykład boskiego mistrza, który prosił swojego Ojca o przebaczenie nawet dla tych, którzy go ukrzyżowali. Bliżej Boga jest złoczyńca, który wstydzi się tego, że źle zrobił, niż człowiek uczciwy, który wstydzi się tego, że robi coś dobrze. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja 13. Jezus zdjęty z krzyża. Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Zanurz delikatnie, a nie na siłę swe serce w ranach naszego Pana. Ufaj bardzo Jego miłosierdziu i dobroci. On nigdy Cię nie opuści. Nie przestawaj jednak mocno obejmować Jego świętego krzyża. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja 14. Jezus złożony do grobu. Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Pamiętaj zawsze o tym, w jakim celu przyszedł Syn Boży na ziemię. On przyszedł po to, aby zbawić ludzi. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Pragniemy teraz Duchu Jedności, Duchu Wspólnoty Kościoła zanieść nasze modlitwy łączności z Ojcem Świętym w tych dniach. Ojciec Święty modli się o zaniechanie epidemii i my także włączmy się we wspólną modlitwę Kościoła w celu uzyskania odpustu zupełnego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj
i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Szczególnie otoczmy naszą modlitwą cały personel medyczny, lekarzy, pielęgniarki, tych, którzy sprawują służbę przy chorych i tych, którzy starają się opanować epidemię. O światło Ducha Świętego, opiekę, o pocieszenie dla nich. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. I w intencji tych, którzy już odeszli z tego świata, spotkali się już z naszym Panem. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wieku i stań niechaj im świeci na wieki. Niech przez nieskończone miłosierdzie Boże odpoczywają w pokoju. Przyjmijmy Boże błogosławieństwo. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Żyjmy w pokoju Chrystusa.